Zawodnicy BKL Bełchatów wrócili z Mistrzostw Polski U18 w Poznaniu. Zdobyliśmy 4 medale, 2 złote medale i 2 srebrne medale, także jest to bardzo dobry dorobek medalowy naszych zawodników. Złotym medalistami został Jakub Bracki w trójskoku. Również złotą sztafetą została sztafeta 4x100 metrów, w której biegali Mateusz Górny, Filip Chrosta, Oskar Łódzki oraz Adam Patrzyk. Srebrny medal w biegu na 110 metrów przez płotki zdobył Oskar Łódzki i srebrny medal w biegu na 100 metrów zdobył Mateusz Górny. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników. Jest to dla nas historyczny sukces, ponieważ nigdy nie wystartowało 5 zawodników w Mistrzostwach Polski i 5 zawodników wróciło do domu jako mistrzowie Polski. Któryś wynik, medal Ciebie szczególnie zaskoczył? Nie, najbardziej mnie chyba ucieszył medal ze sztafety 4x100 metrów. Jednak tutaj stworzyliśmy w grupie chłopców, którzy trenują taki team spirit. Są bardzo zgrani ze sobą, bardzo się lubią, więc ta sztafeta już... Przygotowaliście się na nią od roku tak naprawdę, ponieważ w tamtym roku niestety Mateusz Górny podczas eliminacji dostał kontuzji, nie mogliśmy wystartować w tej sztafecie, a w tym roku tym bardziej była podwójna motywacja i ten medal cieszy wszystkich, tym bardziej, że aż 4 chłopaków zostaje mistrzami Polski w tym wypadku. Nazywam się Filip Chrosta i startowałem w konkurencji 4x100, w której zdobyłem złoty medal. To był chyba mój dopiero 6 start w sezonie, no to jestem bardzo zadowolony, bo ogólnym celem było raczej bardziej to, żeby się nie zerwać, niż żeby zdobyć medal. Więc takie zaskoczenie zawsze plus. Nazywam się Oskarski i biegałem w konkurencji 4x100 metrów i 110 metrów przez płotki. W sztafecie z chłopakami zdobyliśmy złoto, a indywidualnie zdobyłem srebro. Nazywam się Jakub Bracki, startowałem w trójskoku, zdobyłem złoty medal. Jest dość satysfakcjonujący mnie wynikiem, 13,82 była to moja życiówka. Nie nastawiałem się na nic, ponieważ trójskok jest taką konkurencją, w której każdy może skoczyć nawet te 14 metrów. Jak smakuje ten złoty medal? Smakuje bardzo dobrze. Jestem też teraz po zmianie klubu, po zmianie trenera i myślę, że była to zmiana na plus. Po Mateusz Górny, startowałem w konkurencji 100 metrów i 4x100 w sztafecie. Zdobyłem wicemistrzostwo kraju na 100 metrów i mistrzostwo w sztafecie. Wynik niezbyt zadowalający na 100 metrów. Myślę, że w sztafecie zrobiliśmy dobry wynik, ale z wyniku na 100 metrów nie jestem zadowolony. Czyli jest jeszcze nad czym pracować? Myślę, że tak. Jeszcze dużo pracy.